To absolutnie wrocławskie wydarzenie. Pierwsze koncerty odbyły się w 1964 roku. W tym roku po raz 58 odbędzie się Jazz nad Odrą, tym razem we wrześniu i po raz pierwszy w dwóch miejscach, w klubie muzycznym Vertigo i w Kapitolu. To nie tylko niezwykłe koncerty, ale także niezwykły konkurs. Konkurs na indywidualność jazzową jest takim konkursem, który pozwala młodym artystom startującym w tym konkursie i takim, którzy się oczywiście dostaną do finału, daje im taką możliwość później, aby móc wystąpić nie tylko na scenie tutaj wrocławskiej podczas festiwalu czy na wrocławskich scenach jazzowych. Ten konkurs jest na tyle prestiżowy, że otwiera drogę do scen polskich jazzowych, a także międzynarodowych. Jazz nad Odrą należy do podstawowych marek kulturalnych Wrocławia i należy do priorytetowych zadań miasta w zakresie kultury. W świecie, w którym jest po prostu konsumpcyjna komercjalizacja w ogóle każdej dziedziny życia, niestety sztuki też, pilnujemy poziom artystyczny. Różnorodna muzyka, zawsze żeby była najwyższej próby, jeśli chodzi o artystyczny poziom. To jest podstawa, żeby ktoś, kto kupi bilet i pójdzie na koncert, bez względu na to, jak przeżyje muzykę, która do niego doleci ze sceny, mógł być przekonany w 100%, że ktoś inny zadbał, że on nikt go nie robi w konia, że tam ta wartość jest. Będzie Marek Kądziela, będzie Artur Dudkiewicz, już nie młody muzyk, ale nie tak promowany jak dawniej. Znakomita płyta nowa Michała Barańskiego. Noel Wilkins, to jest saksofonista altowy, który zajmuje w współczesnej scenie miejsce takie, jakie powiedzmy pod koniec lat 80. zajmował Kenny Garrett. I na pewno za chwilę to miejsce zajmie już na stałe w historii, albo już, a nie wiem tego, ale to potężny jest. Mark Shim, tenorzysta, również właśnie z tej generacji, to są muzycy. Muzyka to jest ewolucja jazzu, a nie degradacja. Rozwijają to, co już zostało rozpoczęte w 40-tych latach przez Charlie Parkera i wcześniejszych muzyków. Kawał czasu. I mamy też bardzo smutną okoliczność, bo kilka tygodni temu odszedł od nas współtwórca tego festiwalu, Wojtek Siwek, i myślę, że wszyscy jako środowisko kochające jazz musimy Wojtka uhonorować i godnie upamiętnić.